Majdanek był po Oświęcimiu największym w Europie obozem śmierci dla setek tysięcy ludzi z 22 krajów. Ewa Kozłowska-Walecka, Michał Wójtowicz, Marian Lipecki przetrwali ten obóz, chociaż przybyli tu jako jedni z pierwszych w grudniu 1941 roku. W ogóle po pas broczyliśmy w śniegu, bo to była zima straszna. Z tym, że myśmy musiały wszystkie stanąć, kobiety starsze, młodsze i bardzo młode, tak jak nas Pan Bóg stworzył. To było dla nas okropne i przed esesmanami trzeba było tak stać. I widzę, mężczyzn straszliwie biją pejczami. To nam wszystko zabrano, wzięto nas do kąpieli. To nie była kąpiel, to parodia. Otwarte były drzwi komory gazowej i nam kazano wchodzić. Myśmy się cofnęli, bo to się przechodziło do kąpieli przez komorę gazową. Bo to była właśnie ta pułapka, że kiedy wszystko weszło, tam były drzwi, zakręcali i koniec. Niesamowita ilość trupów. Kiedy on to zobaczył, więc od razu do nas, czym prędzej wracać wszystko z powrotem i zagonił nas na pole. To był mróz 11 stopni i to myśmy byli zupełnie nago. Jest zrozumiała rzecz, że takiej kąpieli to bardzo wielu nie wytrzymywało. Powiedzieli nam esmanie, nie myślcie, że wy stąd wyjdziecie. Wasze wyjście to jest komin krematoryjny. Numer się nosiło na drucie na szyi. To jeden był na ręku, na nogawicy i na piersiach. To było coś okropnego. W jednym z baraków dzisiejszego muzeum na Majdanku patrzę na schemat obozu. Prostokąt o powierzchni 30 hektarów podzielony na 5 równych części to pola więźniarskie. Na każdym z nich 22 baraki, place apelowe. Pośrodku szubienica. W lewym rogu tego jakże tragicznego schematu odczytuję oznaczenia kolorowych punktów. Granatowy to komory gazowe. Czerwień – krematoria. Zieleń – stosy spaleniskowe. Kolor wiśniowy oznacza rowy masowych egzekucji. Blękit – miejsca tortur. Śmierć była tu na każdym kroku. 3 listopada 1943 roku był jednak dniem wyjątkowym. Tego dnia komanda robocze nie wyruszyły do ciężkiej pracy. Tysiące więźniów wypędzono na place apelowe. Rozlegają się dźwięki bardzo silne. Głośniki walców strausowskich, przepiękne melodie, ale grzmiące, po prostu grzmiące te głośniki. I więcej nic nie słychać. Potem zastanawia nas, że widzimy na szosie z Lublina w kierunku obozu jakąś taką czarną wstęgę. Okazuje się, podchodzą oni bliżej, wchodzą na teren obozu, widzimy, że to pędzą całe masy, tysiące ludzi. I to wszystko idzie na pole piąte i popędzani ze strasznym krzykiem przez esesmanów nie idą koło naszej bramy, tylko widzimy takie podskakujące głowy, bo są w biegu. I od czasu do czasu strzał się jakiś rozlega tych, którzy już nie mogli nadążyć, bo między nimi przecież byli ludzie w różnym wieku. Po kilku godzinach stania jeden z kolegów mówi, czy wy wiecie, że tam słychać nieustanną strzelaninę. Zaczęliśmy się wsłuchiwać i rzeczywiście poprzez te dźwięki tej muzyki słyszymy nieustanny terkot karabinów maszynowych, ale nieustanny. Uświadomiliśmy sobie, że to tych ludzi, których prowadzili, to tam rozstrzeliwują. Wpędzali byli pięćdziesiątkami do takiego baraku, tam ze strasznym krzykiem w otoczeniu wokół esesmani stali pistoletami maszynowymi i z okropnym krzykiem kazali się im do naga rozbierać. I następnie taką pięćdziesiątkę przepędzali przez te przecięte druty nad te rowy, tam znowu stały, prawda, esesmani z karabinami maszynowymi i siekli od razu te pięćdziesiątki. I tak pięćdziesiątka po pięćdziesiątce, pięćdziesiątka po pięćdziesiątce, to było w każdym razie tak zorganizowane, że to momentalnie oni potrafili całe setki i tysiące przepędzać i rozstrzeliwać. Krematorium nie mogło nadążyć spalić ponad 18 tysięcy ludzi. Układali warstwami, warstwa ciał, potem przekładali jakimiś deskami, drzewem, znowuż warstwę i takich warstw było bardzo dużo, także to był stos i to podpalali te ciała. To widok był okropny, makabryczny. Te nagie ciała, prawda, z niezbyt dalekiej odległości widziane, robiły makabryczne wrażenie. Płonący ten stos i te ciała płonące, wydzielając okropny odór.
tu w Majdanku mordowano ludzi dzień po dniu. To było straszne. A poza tym jeszcze drugi moment, okropny, wstrząsający, to jak widziałam pewnego dnia, jak esesmani odbierali matką dzieci, maleńkie dzieci na ręku. Zabierali i rzucali na ciężarowy wóz. Tak jak jakiś kawałek drzewa. Ten krzyk świdrował na mówszy przez wiele tygodni. Tego nie zapomnę do końca życia. W roku 1943 zastępcą komendanta obozu na Majdanku był osławiony sadysta SS-Obersturmführer Anton Tumann. Jego mały syn, nie wiem czy miał 11 lat, on mu dawał broń, proszę pana, i żeby on do więźniów strzelał, normalnie jak do zajęców. Ten chłopak strzelał, proszę pana, tak jest. I ci młodzi, ci, którzy przyszli z Hitlerjunge, to byli najgorsi bandyci. Słowa te nie oddają w pełni ogromu zbrodni. Zaczęliśmy wyglądać przez szpary zainteresowani, co się będzie odbywać. I widzimy otwarta brama wejściowa na pole. I przez tą bramę idzie długi sznur dzieci. I tak pamiętam na początku dziewczynka 11-12 lat prowadziła takie maleństwo trzyletnie i za nimi tak dalej te dzieci starsze prowadziły takie małe dzieci i stopniowo zajmowały te baraki po lewej stronie. Tak aż zapełniły, a więc był to bardzo długi sznur. Rano dowiedzieliśmy się, że to były dzieci, tylko w tej chwili nie pamiętam, czy z Białogorajskiego, czy z Zamojszczyzny. Było ich podobno około 1200 i w ciągu nocy stopniowo wprowadzano do komory gazowej, duszono i odstawiano do krematorium. Rano nie było żadnego dziecka. Wszystkie zostały zagazowane i spalone. A krematorium to dymiło dzień i noc. Dym, 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 niesamowity dym, który rozchodził się po całym obozie. Nie wiem, jak ludzie w Lublinie wytrzymywali to. Ten dym był straszny. To, co przeżyli na Majdanku, łączy ich do dzisiaj. Dla nas koleżanka z obozu i kolega z obozu, to na pewno, no tak nie wypada mówić. Ale jest więcej jak brat, więcej jak siostra. Co roku zbierają się tutaj i zwracają do ludzi dobrej woli na całym świecie z gorącym apelem. Nie, nicht, non, no more, nie. Nigdy nie może się to powtórzyć. Co roku oddają hołd tym, którzy nie przetrwali, zginęli, a z którymi w Majdanku niejedno przeżyli. Muzeum na Majdanku zrobiło wiele, nawet bardzo wiele, by zachować dla następnych pokoleń to, co pozostało, co oskarża, co najlepiej oddają słowa wykute w monumentalnym pomniku. Los nasz dla was przestrogą. No, po pierwsze, zakonserwowano wszystkie obiekty i urządzenia mające podstawowe znaczenie dokumentalne. Wśród tych obiektów to są przede wszystkim komory gazowe, krematorium, zespół baraków trzeciego pola więźniarskiego i zespół baraków służących ekspozycji, jak również ogrodzenia obozowe, wieże strażnicze i budki wartownicze. Te wszystkie obiekty zostały w ciągu tych 10 lat zakonserwowane. Ta konserwacja jest stale prowadzona, systematycznie każdego roku. Muzeum korzysta ze współpracy instytutów naukowych, które nam tutaj bardzo serdecznie pomagają, opracowując ekspertyzy no i zalecenia odnośnie konserwacji zarówno drzewa, no, bo to jest największy problem muzeum, jak i konserwacji murów, czy konserwacji metalu, który także występuje w niektórych urządzeniach poobozowych. No, tych urządzeniach, które stanowią tą wielką wartość dokumentu i które my jakoś staramy się możliwie najlepiej zakonserwować i utrzymywać. W ciągu ostatnich lat muzeum wraz z Towarzystwem Opieki nad Majdankiem wydaje zeszyty Majdanka. W zeszytach Majdanka publikujemy przyczynki do dziejów tego obozu. W programie naszym badawczym zakładamy, że w roku 1974 ukaże się monografia tego obozu i program działalności naukowej, działalności badawczej zmierza w tym kierunku, aby w tym okresie najbliższych kilku lat opracować monografię obozu na Majdanku.